Spotkanie z biskupem Herbertem Bednożem pamiętam co do faktu. Pamiętam, że byłem z kimś, z działaczy MKZ-u, prawdopodobnie był to Jacek Jagiełka, ale ta notatka mi to odtwarza. Głowy bym w tym momencie nie dał sam, gdyby nie ten dokument. Samej rozmowy, poza tym, że była miła, nie pamiętam. Przypuszczam, to jest tylko przypuszczenie po czasie, próba uzupełnienia pewnych luk pamięciowych, że to ja byłem tym, który to spotkanie animował. Ja byłem wychowany w duszpasterstwie akademickim, czułem się zawsze z Kościołem bardzo blisko związany i starałem się, jeżeli jakieś działania społeczne były podejmowane, zawsze łączyć to z aktywnością Kościoła. A więc to jakby powiedzieć, dla mnie wyjście z taką inicjatywą mogłoby być bardzo naturalne. To na tej zasadzie. Ale w tym momencie nie jestem w stanie dokładniej opisywać. Co do faktu, potwierdzam, była taka rozmowa. Bardziej z tej notatki niż z mojej pamięci wynika, że celem tej wizyty było nawiązanie takich kontaktów z Kościołem. No, tutaj na Śląsku granice diecezji się trochę inaczej układały niż granice województwa oczywiście. To są historyczne, powszechnie znane zjawiska. Natomiast ksiądz biskup Herbert Bednosz był osobą znaną nie tylko tu na Śląsku. To był poważny biskup ze starszego pokolenia polskich biskupów. Jak widzieć, nie ulegało wątpliwości, że ja miałem tą świadomość, że na przykład moi przyjaciele w Warszawie współpracują z arcybiskupem Dąbrowskim. Miałem świadomość, że chodzą do prymasa Wyszyńskiego. Miałem świadomość, że w Gdańsku koledzy związkowcy chodzą do biskupa Lecha Kaczmarka. Uważam, że tutaj powinien być ta łączność powinna być stale nawiązana.